Dziś ruszyły próbne egzaminy maturalne. Potrwają do 16 marca. Próbne egzaminy ósmoklasistów rozpoczną się 17 marca. Próbne egzaminy maturalne organizowane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Odbywają się w reżimie sanitarnym. Dziś na pierwszy ogień poszedł język polski z lekko zmodyfikowaną formułą arkusza. W arkuszu dzisiaj, podobnie jak w arkuszu majowym, maturzyści znajdą tematy trzech wypracowań, nie dwóch, jak to było w latach ubiegłych. A to jest ukłon w kierunku tych maturzystów, którzy i tych nauczycieli, którzy zgłaszali nam, że być może jedno wypracowanie, jedna lektura to zbyt mały wybór, biorąc pod uwagę to wszystko, co się w nauczaniu dzieje. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny. Egzamin próbny jest dobrowolny. Nie ma tutaj przymusu przystąpienia do tego egzaminu ani przeprowadzenia go w szkole. To jest istotne, dlatego że szkoły same decydują, jak ten egzamin przeprowadzać. Na przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych zdecydowało się ponad 50% szkół. W różnych województwach różnie się to kształtuje. Najwięcej w województwie małopolskim ponad 66% szkół. W województwie podkarpackim 64% szkół, w innych województwach nieco mniej, w sumie około 50% szkół uczestniczy w tych i przeprowadza, organizuje dla uczniów klas maturalnych egzaminy próbne maturalne. Jutro maturzyści pisać będą egzaminy z matematyki, a w piątek z języka obcego. Próbne egzaminy potrwają do 16 marca. Dzień później, czyli 17 marca, rozpoczną się próbne egzaminy ósmoklasistów. Na chwilę obecną Ministerstwo Edukacji i Nauki nie dopuszcza możliwości odwołania bądź przełożenia majowego egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty. Nie ma dziś żadnych przesłanek do tego, żeby w jakikolwiek sposób przewidywać inny termin egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty, aniżeli zaplanowane terminy majowe. W tym roku egzaminy maturalne odbędą się w dniach od 4 do 20 maja. Egzaminy ósmoklasistów odbędą się po maturach.